Mateusz, 4-0. Chyba nikt nie spodziewał się takiego wyniku dzisiaj. No może nikt się nie spodziewał, ale my wiedzieliśmy, o co gramy. Wiedzieliśmy, że ten pierwszy mecz jest arcyważny. Chcieliśmy zagrać na zero, co nam się w końcu, można powiedzieć, udało. No i 4 bramki, duża zaliczka, ale wiemy, że to jeszcze nie koniec i do Radomia jedziemy, no, grać o zwycięstwo. W końcu też udało ci się strzelić bramkę po dłuższej przerwie, no i ta radość była bardzo duża. No tak, fajnie, że ta bramka w końcu padła, fajnie, że w takim ważnym meczu. Także cieszę się na pewno. No właśnie, jedziemy do Radomia z tak dużą zaliczką. No nie będzie jakiejś takiej, nie wiem, jakiegoś takiego złego nastawienia, że będzie tak po prostu wygramy, jedziemy po swoje? Czy to trochę troszkę inaczej będzie wyglądało, że zbyt pewnie podejdziemy? Nie, no futbol już widział nie takie rzeczy. Nie takie wyniki były odrabiane, także no koncentracja cały tydzień i w niedzielę, no tak jak mówiłem, po zwycięstwo. No to jeszcze muszę Cię pomęczyć o tę czerwoną kartkę. Co się stało w tej 90 minucie? Nie, jeżeli sędzia pokazał czerwoną, no to najwidoczniej musiał pokazać. Nie będę tego komentował. Dzięki. No i gratulacje.